Witam z tej strony Eustachiem. Dzisiaj zagramy sobie ponownie w dodatek do Wiedźmina Trójki Serce z Kamienia. Idziemy sobie aktualnie do Olgierda. Dobra, jesteśmy na miejscu. Szukamy Olgierda. Przycisnęło. A to jakaś wodna rozpierducha jest. W ogóle. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Kogo ja widzę? Wiedźmin, co połknął kij od szczotki. Co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki z fawolem. I trochę nas poniosło. Trochę. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Luzaki. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stół pysk! Jadłem z wami! Piłem i bojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! Spróbujmy go uratować. Czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Po co te nerwy? Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Uratować. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam... Zabiłeś mojego ojca! Nie. Urzesz, skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić?
zabrać ją. Twardy. No, na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Dobra, dawaj nagrodę, a nie pierdziel. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz spełnić 3 twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Wiedział na bank. Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Posłuchamy sobie. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris.
Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. A to ciul. Przypomnij mi, Odin, kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. A dziś pojedziemy. Fajnie. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerno-ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Masakra. Kundel. Już nie wiem, czy kundel, czy ropucha. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drąży. Nie chcę się mieszać. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać.
Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił. Nie chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz. Choćbyś się wściekł. No nieładnie z jego strony. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś. A ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. No myśl, myśl, chłopie. Góra szybko. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Spoko. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. No, z tym będzie problem. Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt, ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. W sumie.
A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. Nieźle. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówku i trochę. Rut von Everetz był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Fani. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Zabieramy się. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. No i co, zniknął. Powodzenia, Geralt. Dzięki, ziom. Dzisiaj trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Hej.